Jest pewna firma, która zawładnęła sercami oraz portfelami ludzi na całym świecie, ale w szczególności Polaków. Firma, która dzięki połączeniu niskich cen i wysokiej jakości stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, o czym wiele innych chińskich marek może tylko pomarzyć. Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć to, jak ta firma urosła do giganta, którym w tym momencie jest, oraz co sprawia, że sam często wybieram ich produkty. Przed Wami historia Xiaomi. Xiaomi. No, tego chińskiego Apple. Xiaomi. Xiaomi Electric Scooter Pro 2. Xiaomi Vacuum Cleaner Mini, Xiaomi Vacuum Cleaner Essential, Xiaomi Air Fryer, Xiaomi Wireless Earbuds Basic, czy w końcu Xiaomi 11T Pro, a wcześniej też Xiaomi Mi 9T, ale jego już nie mam. Tak wygląda na ten moment moja kolekcja sprzętów Xiaomi. Miałem gdzieś jeszcze Mi Banda, ale nie mogłem go znaleźć teraz, jak się przygotowywałem do tego materiału. A nawet ta kolekcja byłaby większa, bo oryginalnie planowałem sobie wziąć też monitor od Xiaomi, ale niestety jak kupowałem monitor, to ten od Xiaomi nie był dostępny akurat, po prostu się wyprzedał, więc wziąłem tego Samsunga. Z kolei w przypadku hulajnogi miałem przeciwnie, bo oryginalnie chciałem wziąć Motusa z uwagi na to, że ma większy zasięg w tej samej cenie, ale jak zdecydowałem się już kupić hulajnogę, to po prostu Motus nie był dostępny. Co słysząc później o awaryjności Motusów, co zresztą potwierdził test Kuby Klawitera hulajnogowy, było zdecydowanie dobrym wyborem, a i tak baterię dodatkowo sobie później dokupiłem. A moim najnowszym nabytkiem jest ten oto airfryer, przy czym miałem wcześniej airfryera z Biedronki jakiegoś tam Hofena i po 2 miesiącach mi się zepsuł, po czym oddałem na gwarancję, po miesiącu na tej gwarancji powiedzieli mi, że nie dadzą rady go naprawić i oddali kasę po prostu. A że tak ogólnie to byłem z tego sprzętu dość zadowolony, to gdy tylko brałem nowy, to w mojej głowie od razu pojawiła się myśl, żeby wziąć właśnie Xiaomi. Ponieważ jak dotychczas żadne ich sprzęty mnie nie zawiodły. Ale cofając się trochę, jak to w ogóle się stało, że Xiaomi jest w mojej głowie, ale także wielu innych osób, de facto domyślną marką, jeśli chodzi o smartfony, smart home i inną mniej bądź bardziej drobną elektronikę? Cała historia zaczyna się od Lei Juna, który, skoro Xiaomi to chiński Apple, jest nazywany chińskim Steve'em Jobsem. Z racji, że Chiny dopiero niedawno doznały boomu ekonomicznego, Lei, urodzony w 1969 roku, dorastał w biedzie. Jednak już od małego interesował się elektroniką, na tyle na ile miał do niej dostęp, i rodzice na tyle na ile mieli możliwość wspierali jego pasję, dzięki czemu udał się na studia informatyczne w Wuhanie. Wykazywał on jednak zacięcie nie tylko do technologii, ale i do biznesu, bo pierwszą firmę założył w ostatnim roku studiów. Chociaż nie jest ona szczególnie ważna w kontekście tego materiału. Nie było to Xiaomi. Z ważniejszych biznesowych działań Juna dołączył on do Kingsoftu w 1992 roku, w 1998 stał się ich CEO, a w 2007 wprowadził tę firmę na giełdę, co znowu pokazuje nam, że co jak co, ale w biznesy to on umie. I teraz docieramy do punktu w jego życiu, który najbardziej nas interesuje. Założenie Xiaomi w 2010 roku. Tak, Xiaomi zostało założone dopiero w 2010 roku, więc jest to firma, która w ciągu raptem 13 lat stała się jednym z największych gigantów technologicznych na świecie. Całe szalone. I to jeszcze wydając swój pierwszy smartfon dopiero w 2011. Ej, chwila, co? To co oni przez ten rok w zasadzie robili? Ano ich pierwszym produktem nie był telefon, a MIUI, czyli system operacyjny na smartfony. I z naszej perspektywy może się to wydawać trochę dziwne, czemu akurat od czegoś takiego startowali, skoro przecież był Android, a MIUI to była ich wersja Androida, więc czemu po prostu ludzie nie woleli korzystać ze zwykłego? Jednak zupełnie inaczej wtedy to wyglądało, patrząc z perspektywy przeciętnego Chińczyka. Otóż Google nie było wtedy oficjalnie w Chinach i z uwagi na ten brak lokalizacji systemu, używanie telefonów z Google'owym Androidem w Chinach nie było najwygodniejsze. I właśnie tą niszę zdecydowała się zapełnić MIUI, oferując system spreparowany pod chiński rynek. I był to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, bo system ten w ciągu roku był już obecny na milionach urządzeń i zaskarbił sobie bardzo dużo fanów, dzięki czemu gdy rok później Xiaomi zdecydowało się w końcu na wypuszczenie swojego pierwszego smartfona, marka była już całkiem nieźle zadomowiona w umysłach chińskich konsumentów. I oto stało się to, na co wszyscy czekali. Premiera Xiaomi Mi 1! Nad którym to telefonem nie będę się szczególnie w tym filmiku rozwodzić. Jeśli interesowałaby Was retrospektywa skupiona bardziej na samych telefonach, to dajcie znać na dole w komentarzach. Jednak to, co się liczy najbardziej, to że telefon z miejsca stał się hitem i w ciągu pierwszej doby od otwarcia preorderów sprzedał się w zawrotnej liczbie 300 000 egzemplarzy,
Co może z dzisiejszej perspektywy nie brzmi tak zabrotnie, ale pamiętajmy, że był 2011 rok, była to świeża firma na rynku smartfonów i do tego ten telefon był dostępny do zakupu wyłącznie przez internet, co w tym momencie nie jest jakkolwiek dziwne, ale pamiętajmy, że było to jakieś 13 lat temu i zakupy przez internet zdecydowanie nie były tak rozwinięte, jak są dzisiaj. Przeskakując do 2013 roku, w ciągu zaledwie 2 lat Xiaomi stało się największą marką smartfonów w Chinach, a ich system MIUI zebrał aż 30 milionów użytkowników. Wtedy też Xiaomi pokazało swój pierwszy produkt nie będący smartfonem. 47-calowy telewizor 3D. Tak, to były jeszcze czasy 3D w telewizorach. I ta premiera pokazała, że firma ma ambicje także poza rynkiem smartfonów. I słowo ambitny tutaj naprawdę dobrze określa Xiaomi, bo już w 2014 roku rozpoczęli oni ekspansję poza Chiny, zaczynając od Singapuru, a we wrześniu 2016 wkroczyli do Unii Europejskiej, a co za tym idzie? Do Polski. No i dotarliśmy do tego momentu, który chyba najbardziej nas interesuje, czyli zawitanie nad Wisłą marki, której wtedy mało kto wiedział jak wymówić. Ale pomijając nazwę, ciężko wyobrazić sobie bardziej podatny grunt dla takiej marki jak Xiaomi niż właśnie Polska. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tak zwanego polskiego cebulactwa, czyli tego często używanego w negatywnym świetle określenia, że sobie przycebulimy i będziemy kombinować, jak na przykład nie zapłacić parę tysięcy za nowego iPhone'a, tylko wziąć coś tańszego. Jednak moim zdaniem jest to cecha jak najbardziej pozytywna, ponieważ wydaje mi się, że większość Polaków szuka bardziej produktów, które dadzą im dobry stosunek ceny do jakości, a nie chociażby jakiś tam prestiż. Co chociażby w Stanach jest często motywacją do przykładowo kupienia iPhone'a, żeby na przykład w szkole nie odstawać od rówieśników, którzy również mają iPhone'y. W Polsce wydaje mi się takie kwestie mają dużo mniejsze znaczenie, dlatego marki, które potrafią zaoferować podobną jakość co te duże firmy, ale w znacznie niższych cenach, dość szybko mogą sobie zagatnąć rzesze oddanych fanów. I oj, Xiaomi zdecydowanie to się udało. O tym, że Xiaomi lepsze słyszał chyba każdy, a gdy te memy z nosaczem obiegły internet, polski oddział Xiaomi zareagował zdecydowanie z klasą i zaadoptował takowego nosacza. Społeczność wokół tej marki zbudowała się w Polsce bardzo szybko, co bardzo dobrze pokazują też nagrania z otwarcia pierwszego w Polsce salonu Xiaomi w krakowskiej galerii Serenada w 2018 roku, gdzie tłumy zebrane przed wejściem mówią same za siebie. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet byłem na otwarciu tego salonu tutaj w Serenadzie i widziałem te tłumy, które się tutaj wokół tego sklepu zebrały, natomiast nie chciało mi się przez nie przebijać, więc po prostu dzień czy dwa później podszedłem sobie już na spokojnie zobaczyć, jak ten salon wygląda. I wygląda bardzo spoko. Na ten moment w Polsce jest już aż 14 punktów Xiaomi, z czego są one moim zdaniem dość dziwnie rozłożone, bo w Krakowie są aż 2, jest parę w mniejszych miastach takich jak Rzeszów, Olsztyn czy Częstochowa, a tymczasem w Warszawie jest tylko 1. Dajcie znać w komentarzach, z czego myślicie to wynika. Czy Warszawa to nie jest cebula i nie kupuje rzeczy Xiaomi? Jeszcze z ciekawych inicjatyw Xiaomi chciałbym wspomnieć o Mi Boys, pisane przez Z, czyli serii skeczy tworzonych przez grupę filmową Darwin. No a jako, że Darwini są jednym z najbardziej jakościowych kanałów na polskiej tubie, to ciężko było trafić na lepsze połączenie. I naprawdę polecam wam obczaić te shoty, zwłaszcza jeżeli Darwinów lubicie. Jednak jak to w ogóle możliwe, że Xiaomi oferując podobne podzespoły co konkurencja, może zaoferować znacznie niższe ceny? Jest to kwestia wielu czynników, chociażby skupianie się na marketingu szeptanym, a co za tym idzie, dają zdecydowanie mniejszy nakład na zwykłą reklamę, czy też, jeśli wierzyć nagłówkom, które pojawiły się w technologicznej prasie w 2018 roku, Xiaomi zarabia średnio 2 dolary na każdym smartfonie. Zapewne nawet wtedy to nie było do końca prawdą, a tym bardziej teraz, kiedy te ceny nie są już aż tak konkurencyjne jak wtedy, jednak wciąż zgaduję, że te marże Xiaomi ma dużo niższe niż Samsung czy Apple. A mogą sobie na te niższe marże pozwolić, ponieważ najpewniej największym, a zarazem najbardziej kontrowersyjnym sposobem, w jaki Xiaomi zarabia, jest zbieranie danych i wyświetlanie reklam w systemie. Nie będę się co prawda tutaj jakoś bardzo nad tym rozwodzić, zwłaszcza, że jest to obecne dużo mocniej w chińskich wersjach MIUI, a w Europie dużo bardziej powściągliwie Xiaomi to wprowadza, jednak chociażby z rzeczy, które zauważyłem, są spersonalizowane ekrany blokady. Telefon mi tu mocno wciska, bo jak czasem odblokowując przez przypadek przejadę sobie na ikonkę kwiatka w lewym dolnym rogu, to od razu chcę, żebym tą funkcję włączył. A ona poza pokazywaniem mi różnych tapet, będzie też wrzucać aktualności oraz czasami także reklamy. I akurat to jest przykład, który dla mnie najbardziej rzuca się w oczy w codziennym użytkowaniu i czasem faktycznie nieco przeszkadza. Ale zgaduję, że gdybym pogrzebał bardziej, to znalazłbym więcej przykładów. Wszystko to sprawia, że Xiaomi jest drugim najpopularniejszym w Polsce producentem smartfonów, mając w swoim
władaniu aż 26% rynku, podczas gdy na pierwszym miejscu jest Samsung z 29%. Przynajmniej według danych z trzeciego kwartału 2023 roku. Ale chciałbym się jeszcze chwilę pochylić nad niesmartfonową częścią Xiaomi, bo tak jak wspomniałem na początku, są oni w tym momencie chociażby w moich oczach najbardziej oczywistym wyborem, jeśli chodzi o elektronikę użytkową i smart home. A wynika to przede wszystkim z opinii, jakie krążą w internecie, że są to sprzęty raczej niezawodne. Bo z początku wiadomo, sceptycy Xiaomi mówili, że a to sprzęt z Chin, to szajs będzie. Wtedy jeszcze panował dość spory mit, że to made in China oznacza fuszerkę. Jednak od tego czasu społeczeństwo dużo bardziej uświadomiło sobie, że większość nawet najbardziej markowych produktów jest tworzona w Chinach i fakt, że dany sprzęt pochodzi od chińskiej marki, nie musi oznaczać, że będzie kiepski czy się szybko zepsuje. Tak jak mówiłem na początku, tą hulajnogę mam już ponad rok i jak do tej pory nie sprawiała mi żadnych problemów, podczas gdy Motustowi, którego chciałem pierwotnie kupić, często obrywa się za kiepską jakość wykonania. Tak samo oba odkurzacze, jakie mam, zarówno ten mały, jak i duży, są ze mną już ponad 2 lata i ten mały nawet mi kiedyś spadł i tutaj zrobiło się pęknięcie i ono trochę widać, ale nic więcej wtedy z nim się nie stało i dalej jest w pełni sprawny. Oprócz niezawodności, wiele osób przekonuje też ekosystem Xiaomi Home, który jest jednym z popularniejszych systemów smart home dostępnych na rynku. Chociaż ja akurat dość mało korzystam z tego sterowania sprzętami poprzez aplikację, bo wygodniej mi jest po prostu podejść i sobie tutaj ręcznie z tego skorzystać. Jednak chociażby info, kiedy wymienić filtr w odkurzaczu, jaki mam przebieg na hulajnodze, albo sterowanie lampkami, bo w innym mieszkaniu miałem akurat pasek LED od Xiaomi zamontowany, są dosyć wygodne. A wiele osób tak ma, że jak już zainwestuje w te parę urządzeń w danym ekosystemie, to nie chce brać nowego sprzętu innej firmy, musieć instalować osobnej aplikacji, kombinować jak to wszystko w ogóle ze sobą spiąć i tak dalej. A dzięki niskim cenom wielu sprzętów, właśnie chociażby Airfryera kupiłem za 300, tego robota odkurzacza bodajże za 750, to próg wejścia akurat w ten ekosystem Xiaomi jest dosyć niski. Dlatego też myślę w tym momencie, jak będę sobie brać, nie wiem, jakieś tam smart światełka, albo też myślę nad kupieniem odczyszczacza powietrza, to najpewniej będę brał te sprzęty właśnie od Xiaomi. Xiaomi jest firmą dość wyjątkową. Mało której chińskiej korporacji udało się odnieść tak duży sukces poza granicami swojego kraju. Co prawda przez napięcia polityczne nie udało im się jeszcze dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, jednak zwłaszcza w Europie i Indiach, już o Chinach nawet nie wspominając, namieszała ona mocno na rynku elektroniki użytkowej i jest zdecydowanie jedną z bardziej lubianych firm z tego sektora. I szczerze mówiąc, cieszę się z tego, bo w moich żyłach płynie sok z cebuli, więc jeśli mogę dostać jakościowe, niezawodne, wygodne w użytkowaniu produkty w lepszych cenach, to co, będę narzekać. A wy jak zapatrujecie się na Xiaomi? Czy faktycznie uważacie, że Xiaomi nie prze? Czy jednak podchodzicie trochę bardziej sceptycznie do tego technologicznego giganta, który trochę luźniej podchodzi do spraw prywatności? Dajcie koniecznie znać w komentarzach oraz powiedzcie, jak wam się podobał taki format materiału. Trzymajcie się, na razie!